Cześć! Tu Radca News i zapraszam na drugi odcinek pierwszego turnusu. U nas się sporo dzieje, dlatego dziś nadajemy prosto z Parku Linowego. Pogoda jest iście wakacyjna, dlatego korzystaliśmy z atrakcji zarówno w wodzie, na lądzie, jak i w powietrzu. Pani Marcelino, jak tu dzisiaj pogoda? Słońce dopisuje, ale przeszkadza czy pomaga w zdjęciach? Niestety przeszkadza, ale energii nam daje bardzo dużo. Sami możemy to zobaczyć. Każdy dzień na naszym obozie to 5 bloków tematycznych. 2 przed obiadem, 2 po obiedzie i 5, czyli strefy wieczorne. Pierwszy blok tematyczny wszyscy spędziliśmy dzisiaj wspólnie na festynie sportowo-integracyjnym. Zobaczcie, jak było. Cześć, jestem Kasia, jestem wychowawcą w grupie przygodowej dla chłopców i witam Was dzisiaj z Wiela, z naszego festynu. W dniu dzisiejszym nasi uczestnicy, nasi koloniści rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach, które na celu mają zintegrować grupę, rozruszać ich trochę. Odpalamy silniki! Ja nie słyszę Twojego silnika! Silnika nie słychać! Co tu się dzieje, Panie Michale? Zabawa, cały czas zabawa! Najlepiej! Tak jest! A co to za zabawa? Czołgi! Jak można nie znać czołgu? Każdy ją zna! To po swojemu, głośno w czołgu! Wszystko do Pana Krzysia Jankowicza! No pięknie! Na koniec festynu zostały rozegrane wielkie zawody w czołgi, gdzie 3 najlepsze drużyny zostały nagrodzone, a za aktywny udział w festynie wszyscy uczestnicy dostali medale. Podczas pozostałych 3 bloków odwiedziliśmy dzisiaj wszystkie grupy. Zobaczcie. Grupa akrobatyczna i laserowo-kładowa próbowała swoich sił w Parku Linowym. Wodny świat rywalizował na gokartach. Cześć, jestem Michael, prowadzący obóz Wodny Świat. Obecnie jesteśmy na gokartach, gdzie rywalizujemy o medale. W pierwszej trójce na ten moment sensacja. Na drugim miejscu jest dziewczyna. Lecimy dalej. Hu! No jak wrażenia po wyścigu? Bardzo fajne. Lubię wygrywać, ale po prostu dałam fory. Wszystko jasne. Sensacyjny zwycięzca, walka do samego końca. Jak wrażenia? Bardzo fajnie. Zmęczony? Tak. Ale zadowolony? Tak. Pozdrawiamy. Cześć, jestem Amelia, jestem wychowawczynią rękodzieła. Dziś dziewczynki robią bransoletki przyjaźni dla siebie, dla koleżanek, piesków, kotów. Grupy przygodowe dla dziewcząt i chłopców, jak również Minecraft, bawili się dziś na parku wodnym. Cześć, jestem Igor, jestem ratownikiem na obozach Radca Fan. Jesteśmy tutaj na parku wodnym. Dzieci dobrze się bawią, ale co ważniejsze, bawią się bezpiecznie, bo wszyscy są w kapokach. Dodatkowo jestem tu ja, czuwam nad ich bezpieczeństwem. I co, jest fajnie. Jesteśmy na parku wodnym, pozdrawiamy prosto z jeziora. Pogoda dopisuje, jak widać, i są tutaj pierwsze chętne dziewczynki, żeby udzielić wywiadu i powiedzieć kilka słów do mikrofonu. Zatem proszę. Jest tu bardzo fajnie i bardzo polecam. Co, pozdrawiamy? Tak. A dzisiejsze hasło dnia to kurczak pieczony. Dzień dobry! Jak pierwsze wrażenia? Super! Straszne! Straszne! Nie, jest bardzo fajne. Fajne są! Fajne. Nie wiem, czemu wszyscy się boją, ale jest bardzo fajnie. Nie, w ogóle nie wpadłam do wody. Jest ekstra! To czekamy na pierwsze wpadki do wody. Dobrze. Ja już był jeden wpadek, ale ja próbuję teraz wejść ostrożnie. Akrobatyka i challenge chillowali nad jeziorem. Cześć, mam na imię Wiktoria i razem z grupą Challenge dzisiaj nad jeziorem, bo tutaj spędzamy popołudnie, podejmujemy wyzwania nawet i w takich chwilach. Grupa Challenge dzisiaj próbuje w całości wszystkie osoby wejść na naszą drzewnicę Heńka. Mańka! Proszę wyciąć i zwiedzić Mańka! A dziś poznajmy trochę lepiej panią Julkę. I pani się zajmuje czym? Akrobatyką sportową. A skąd takie zainteresowania? W sumie szczerze mówiąc to trochę nie pamiętam, bo to jakoś tak się zaczęło. W sumie dosyć bardzo dawno kiedyś pływałam, ale jakoś tak zawsze ta gimnastyka, takie sporty gimnastyczne jakoś tak zawsze mi towarzyszyło i tak później po prostu się stało. I to nie jest pani pierwszy raz na Radcasie? Nie, pierwszy raz byłam w tamtym roku, na 4 turnusach. Tak, na 4.
A w tym roku ile ich będzie? 8. No to życzymy powodzenia. Przyda się. Grupy laserowo-kładowe i mali komandosi uczyli się laserowego paintballa. Chwila. Bądźmy blisko siebie najlepiej, ale nie tak, że się po prostu rozwiniemy, że nie będziemy siebie widzieć. A teraz zapraszamy na kącik fotograficzny. Zapraszamy do lajkowania, komentowania i udostępniania naszych materiałów, a także do subskrybowania naszego kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło. To tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć!